Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Rafał Kosiński. Jestem obecnie nowym dyrektorem Centrum Kultury w Lublinie. Po 30 latach zarządzamy centrum przez Aleksandra Szpecha oraz przy pomocy Janusza Opryńskiego. Panowie przyszli na emeryturę, zostawiając centrum nowej dyrekcji. Przez 2 lata razem z Gabrielem Żuk byliśmy zastępcami dyrektora. Jest to proces ewolucyjny, nierewolucyjny przejścia do nowego zarządzania, nowej dyrekcji. I witamy bardzo serdecznie w centrum. Jesteśmy na sali czarnej, w której odbywają się spektakle, koncerty, różne działania animacyjne, edukacyjne. Siedzą Państwo przy stołach, które już mają 8 lat, o tym będziemy później opowiadali. Sala wygląda znakomicie, dlatego że w czasie pandemii wykorzystaliśmy swoje zasoby, środki i własnymi siłami, żeby ją odnowili po kilku ładnych latach użytkowania, gdyż ta podłoga już była cała zdarta. Tak sobie jakby próbowaliśmy radzić. Mamy na sali 20 kilka osób reprezentujących różne podmioty artystyczno-kulturowe centrum, które w takich 60-90-sekundowych prezentacjach będą pokazywali, co tak naprawdę się dzieje w centrum. Pretekstem tego zaproszenia Państwa tutaj było to, żebyśmy się poznali, bo tak naprawdę świat naszej działalności animacyjnej, artystycznej jest daleko różny od ratusza Państwa posiedzeń. Nie wszyscy Państwa, my Państwo znają naszych pracowników, my nie wszyscy nie znamy Państwa, wiemy, że od Państwa bardzo dużo zależy. Państwo są naszymi reprezentantami w Radzie Miasta i chcielibyśmy przy tym nowym otwarciu centrum wejść od razu w dialog, w rozmowę, w narrację, co możemy razem wspólnie zrobić najlepszego dla mieszkańców. Zaplanowane to jest tak, że tak będą tutaj te szybkie prezentacje, to wszystko będzie trwało, żeby Państwo zaczęli obraz centrum około 30 minut. Wtedy my, mam nadzieję, opuścimy, chyba że będą jakieś pytania, sale, żeby Państwo mogli dalej sobie obradować już w własnym gronie. Dziękujemy za przybycie i za to, że Państwo chcieli do nas, jakby nas odwiedzić, nas zobaczyć, żebyśmy się mogli jakby zobaczyć i poznać. Dwie rzeczy, które stanowią o treści idei centrum, które są, towarzyszą nam od 30 lat. Muszą Państwo wiedzieć, że 30 lat temu powstała instytucja samorządowa z połączenia dwóch. Studium teatralnego, które mieściło się kiedyś w Bramie Grodzkiej, gdzie było 6 zespołów twórczych teatralnych oraz działalności Lubelskiego Domu Kultury, gdzie była prowadzona edukacja, animacja, czy też powszechnianie, gdy się mówiło powszechnianie kultury. I te dwa filary nam jakby pozostały, towarzyszą i nie chcemy ich jakby bardzo zmieniać. To jest właśnie służba mieszkańcom i tworzenie sztuki. I to tworzenie sztuki jest czymś naprawdę niezwykłym, jeżeli chodzi o ośrodki kultury. No, Państwo wiedzą, są instytucje artystyczne, ale są też domy kultury, ośrodki kultury, w których się znajdujemy. My jesteśmy wyjątkowym centrum na skalę Polski, dlatego że w centrum tworzy się sztukę, tworzy się kulturę. Mamy etaty artystyczne, tworzymy spektakle, tworzymy widowiska, tworzymy w Galerii Białej od 36 lat specjalne wystawy. Tu się tworzy, oprócz edukacji, animacji, upowszechniania, tworzymy. Takiej instytucji w skali polskiej nie ma. Ona jest, tutaj się wymyka normalnemu domu kultury. Z dumą opowiadamy, że w centrum mamy na etatach dwóch reżyserów, którzy mają najważniejsze nagrody reżyserskie w Polsce, Radzińskiego. Żaden teatr instytucjonalny w Polsce nie ma na etatach reżyserów, którzy mają te dwie nagrody. Jak mają jednego, to się mogą chwalić, mamy dwóch. Jako ośrodek kultury, a nie profesjonalny teatr. Ale tworzymy nie tylko w teatrze, bo tworzymy i w muzyce, i w szczególności w sztukach wizualnych, co będą Państwo mogli zobaczyć. To jest struktura organizacyjna centrum. Jak Państwo widzą, tu jest dział programowo-artystyczno-merytoryczny, pion artystyczny, pion programowy, pion edukacji i animacji kultury oraz cały pion obsługi też organizacyjny, który pracuje na rzecz tych wydarzeń i obsługuje i opiekuje się tym budynkiem. Ważną rzeczą jest to, jak Państwo tutaj zobaczą naszych wspaniałych i artystów, i animatorów, my jesteśmy federacją, pewnego rodzaju federacją, holdingiem małych fabryk kultury. Dla przykładu, taki zespół Lubelskiego Teatru Tańca, to jest zespół artystyczny, który tańczy, tworzy spektakle, choreografię, tańczy, ale jednocześnie powinien być ujęty w planie programowym, bo robi
Najważniejszy festiwal tańca w Polsce. W tym roku w listopadzie mamy światową gwiazdę Pinę Bausch. To jest 3 lata starań tego zespołu, że w końcu do Lublina światowa gwiazda przyjeżdża, w szczególności środków zewnętrznych, ministerialnych, gdzie się udało zrobić. I ten sam zespół również pracuje w pionie edukacji i animacji, bo ma swoje centrum ruchu, bardzo dużo zajęć dla dzieci, dla seniorów, różnego rodzaju edukację i animację. Także ta struktura pokazuje pewne jakby narracje, ale nie do końca ona odpowiada. Ona powinna być 3D i powinna być jakby obrotowa, żeby zobaczyć. W takim jednym zespole jest 5 osób, które od początku do końca jest totalnym profesjonalizmem, mają najwyższe kompetencje polskie, najlepiej się kontaktują i w tym tańcu współczesnym możemy osiągać sukcesy. W ostatnich dniach Ryszard Kamienowski odebrał od ministra nagrodę, właśnie najwyższą nagrodę w dziedzinie tańca współczesnego, która jest jakby możliwa. Także tak mniej więcej wygląda i ta federacja podmiotów jest naszym genius loci, dlatego że ci od sztuki, spotykając się z tymi od edukacji, nagle w rozmowie, w dialogu pomiędzy sobą są w stanie wykrzesać, wymyślić nowe wartości i nowe hierarchie, nowe pomysły na rzeczywistość kulturalną, żeby była jak najbardziej atrakcyjna i żeby jakby pasowała. Centrum nie jest instytucją autorską. Mamy w Lublinie kilka instytucji autorskich, które polegają w głównej mierze na wizji i animacjach dyrekcji. W centrum tak nie ma, tutaj jakby w dialogu, w demokratyczny sposób próbujemy podejmować decyzję. Zmianą, która jest od tego roku powoli wchodzi w życie, nie będzie w centrum dyrektora jednego artystycznego programowego. Tą funkcję pełni przez Radę Dobryński. Powołujemy Radę Kuratorską, to jest też taki eksperyment na skalę polską. Radę Kuratorską wybraną z zespołu. Już ta rada powoli zaczęła pracować. To będzie 5-osobowy zespół reprezentujący wszystkich pracowników merytorycznych, który będzie ciałem doradczym, też decyzyjnym dla dyrekcji, żeby jakby zbiorowe myślenie, uważam, że ma większą wartość niż indywidualne narracje. One w sztuce się przydają, ale przy zarządzaniu, przy budowaniu szerokiej oferty dla mieszkańców zbiorowe myślenie i dialog ma, i demokratycznego podejście ma większy pole szans, daje po prostu do dostępności. Zaczynamy od Łukasza Witamichałowskiego. Teraz będzie 20-19 szybkich prezentacji. Zaczynamy może nie z względem struktury danego Łukasza, bo za sekundę biegnie na forum kultury studenckiej, bo w Kacerzakach ono się odbywa. I Łukasz tam będzie za chwilę prezentował się jako mistrz wybrany przez ASP Warszawy, jako jeden z mistrzów będzie studentów namawiał do życia kulturalnego i artystycznego. Łukasz opowie o swojej scenie, którą prowadzi i tak mniej więcej będziemy ciągnęli całą zetację. Proszę. Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Łukasz Witamichałowski, jestem reżyserem teatralnym. Nie będę aż tak bardzo opowiadał o tej twórczości, opowiem o czym innym. Mianowicie przez 2 lata chodziliśmy wszędzie szukać środków na finansowania spektaklu, w zasadzie kinoteatru, na podstawie prozy Marcina Burzyńskiego Pogrom przyszły wtorek. To jest chyba najbardziej rozpoznawany pisarz lubelski w Polsce i poza nią. Chodziliśmy, stukaliśmy do różnych drzwi, aż pewnego pięknego dnia Marcin Nowak, z którym się mam zaszczyt przyjaźnić od lat, zaprosił nas na posiedzenie Komisji Kultury Miasta Lublina i tam dezyderat w tej sprawie do prezydenta został przegłosowany przez komisję i przyznano nam środki. Także z tego miejsca chciałbym serdecznie Państwu podziękować za to, ponieważ nie miałem do tej pory okazji. Kolejną, że to było akurat teraz gdzieś to przeskoczyło dalej i się zapatrzyłem, szanownych, i jakoś nie zauważyłem, a rzeczywiście jakby było to frekwencyjnie niesłychane wydarzenie, taki jakby z miejscami do siedzenia najbardziej frekwencyjnie obfity spektakl tenorowy. Połączenie kina z teatrem równoległym. Także bardzo za to dziękuję. Drugą rzeczą, którą chciałem powiedzieć, dostaliśmy w zeszłym roku finansowanie już jako Fundacja Scenicznego z miasta na spektakl pod tytułem Margules Nieobecność. Jest to wynik naszej współpracy z Teatrem Meksykańskim Konkuro Teatro o życiu i twórczości wybitnego Polaka Ludwika Margulesa, który kompletnie jest nieznany w Polsce, natomiast bardzo dobrze jest znany w Meksyku.
W tej chwili dzięki tej dotacji, którą dostaliśmy z miasta, wystąpiliśmy w konkursie na przedstawienie polskiej sztuki współczesnej i dostaliśmy całkowity zwrot, całkowitą refundację tego, co włożyliśmy, co dostaliśmy poniekąd pośrednio od państwa. Z tego miejsca chciałbym bardzo wam za to podziękować, wszystkim z osobna i wszystkim razem i prosić, żebyście o nas jako o Centrum Kultury nie zapominali i dalej nas wspierali, tak jak to robicie. Dziękuję bardzo. Chcę dopowiedzieć, że to była pierwsza sytuacja, którą później Gazeta Ogólnopolska opisała, że były kolejki do kultury, kolejki do teatru, bo to jest taka, o której mówił Łukasz, był na zamku, tam faktycznie 300-metrowa kolejka się ustawiła widzów, ubranych później jeszcze kilkukrotnie. To było naszym wielkim sukcesem, że dzisiaj strona chodziły później po internecie, że jednak ludzie chcą do kultury, chcą do teatru. Panie Przewodniczący, można pytanie zadać? Proszę. Ja mam pytanie tego rodzaju, czy w ogóle przewidywana jest powtórka programu? Jeżeli będą środki finansowe, to będziemy z Ministerstwa z Państwa tego, absolutnie jesteśmy w stanie to grać. Jeżeli nie, idę na potrzeba. To w szczegóły to przejdźmy już jakby po wszystkim, dobrze? Bo ja wiem, że w zeszłym roku próbowaliśmy uruchomić tą sytuację z funduszy ministerialnych, ale za nam jednak paręnaście tysięcy zabrakło i musieliśmy zrezygnować. Chyba całość wystawienia weekendowego to było 150? Nie. No nie, to było jakieś 70-80 tysięcy. Tak. Czyli trzy spektakle weekendowe na 10 zamków. Trzy razy? Tak. Tak, ale przy czym to się... To nie jest tak, że to jest 3 razy 7 czy 3 razy 8 wtedy. Znaczy, jak jest postawiona scenografia, to jest dużo, dużo taniej. Łukasz, tak, dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Daniel Adamczyk. Reprezentuję Centrum Kultury Dział o nazwie Czytania Dramatu. Jestem również jak kolega reżyserem teatralnym. Dział Czytania Dramatu prowadzi działalność, powiem na słowo, teatralną, parateatralną i również sporadycznie edukacyjną. Może tak szybko powiem, czym, jak na czym polega działalność Czytelni Dramatu i też jej wyjątkowość, bo jest ona dwutorowa, potem szybko powiem resztę również. Więc jak chodzi o to, że przede wszystkim Czytelnia Dramatu prowadzi reprezentację tekstów najnowszej dramaturgii współczesnej, nie tylko polskiej, ale też zagranicznej i za bardzo szerokiego grona odbiorców, od dzieci, młodzież, poprzez dorosłych, a nawet dla seniorów. Nie tylko są to wykonania dramaturgii współczesnej polskiej, ale również zagranicznej. Do tej pory od 10 lat działalności, w tym roku właśnie mieliśmy dziesięciolecie, gościliśmy dramatopisarzy z Belgii, Francji, Kanady, Turcji, Ukrainy i tak dalej. Zapraszamy do prezentacja tekstu polega na tym, że jest oczywiście performatywna, czyli teatralna. Gościmy dramatopisarza, który przyjeżdża przed nas pisanie z Kanady, przylatuje, tak? Zapraszamy widownię, rozmowa prezentacja tekstu, rozmowa z wykonawcą. Cieszy nas bardzo to, że zapraszamy też oczywiście reżyserów z całej Polski. Dzięki temu wydaje mi się, że przez 10 lat staliśmy się bardzo rozpoznawalną marką na mapie teatralnej kraju. Tak, i mamy też bardzo jakby już zbudowaną publiczność, głównie co nas cieszy, publiczność jest to studencka. Dziękuję bardzo. To była pierwszy tor, a drugi tor to właśnie jest taki, który polega na działalności teatralnej, czyli produkcji spektakli pełnowymiarowych. Bardzo często się te spektakle budowane są również z dramatów właśnie współczesnych, ale też ten drugi tor polega na działalności, nazwijmy to teatrem autorskim, czyli takim, gdzie tekst powstaje w ramach prób teatru. Tak, i takim na przykład największym sukcesem to jest właśnie dostał nagrodę na największym, chyba najważniejszym konkursie w kraju, to jest konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Jest to ministerialny konkurs, jest to konkurs, na którym jest najwięcej teatrów z całego kraju, ponieważ co roku chyba jest setka tych teatrów. Mówimy o mainstreamowych teatrach, jak Teatr Stary w Krakowie, prawda, czy Teatr Współczesny w Warszawie. I to jest jeszcze fajna informacja, którą wydaje mi się podkreślić, że w tym najważniejszym konkursie chyba 4 reżyserów, które tutaj w Centrum Kultury w Lublinie, który prowadzi swoje pisze, jeden spektakl był w finale albo dostał nagrodę. To jest, uważam, że jedna też z fenomenalnych rzeczy dla Polskiego Centrum Kultury. Chyba nie ma do drugiej instytucji. Tak. Już kończę, powoli chciałem też powiedzieć, że czytanie dramatu jakby bardzo istotne jest też spotkanie artystów, tak? Czyli przedstawienie dwóch różnych światów. Tylko powiem o tym, co planujemy i na co zapraszam w tym roku. W tym roku dwie premiery, czyli pierwszy to jest kongres futurologiczny Stanisława Lema, w którym wypowiedź zaproszonych zostało dwóch reżyserów.
i Memento Mori Gęsta, taki projekt zapraszający najlepszych, najfantastyczniejszych muzyków chyba reprezentujących kulturę muzyki tradycyjnej. Dziękuję bardzo, to wszystko z mojej strony. Ja tylko powiem, że jest możliwe, że te premiery powstają, że Daniel jest w stanie zrobić. Tylko właśnie to, że dostał stypendium prezydenta miasta, ale dostał też stypendium ministra kultury. Mógł te stypendium spożytkować na zakup telewizora, nowego samochodu, ale nie, jednak woli... Nie wolno, litera prawa nie pozwoli. Nie, w ramach stypendium można z środkami ministerialnymi, one są na życie, one nie są na spektakle. Danie poświęca to stypendium częściowo na to, żeby zrobić kolejną premierę. Także na spektakl on jest o trudnej młodzieży, był chyba rzucany 150 razy w Lublinie, ma bardzo dobre konotacje. Bardzo dobrze jest odbierany. Zostaje jeszcze ministerialny w tym. Mówię wszystko. Nie, bo to jeszcze od prezydenta. Tak. Nie ma z nami Janusza Okulskiego i Krzyńskiego Jacka, dlatego że są na wywieździe, ponieważ ta prowizorium w tym momencie gra spektakle, które wszystko płynie w ramach projektu Teraz Polska. Teraz Polska, przepraszam. I polega to na tym, że wybrane tak samo w konkursie spektakle, w konkursie ministerialnym wybrane spektakle dostają dofinansowanie i jeżdżą po mniejszych miejscowościach całej Polski. No i oni są po prostu w trasie. Janusz na przyszły rok, rozumiejąc, bo jest to wielkie widowisko, ja byłem pewnie znany z najbardziej ze Śródmieścia, który był na Zamku Lubelskim w ramach 700-lecia i później jeszcze grany. Z wielkich, tak dużych produkcji, ale patrząc na rzeczywistość, na sytuacje kryzysowe, pandemię, szykuję teraz z Florencji, z Jackiem Brzezińskim spektakl mniejszy, trzyosobowy, wracając do swoich jakby źródeł, bo jak zrobili Ferdydurkę 10 lat temu, to z tym spektaklem przejechali cały świat. Teraz wraca do tego mniejszego teatru, bo są mniejsze środki finansowe, bo jest sytuacja kryzysowa, żeby już w mniejszej formule robić dalej jakby spektakle. Także Państwo zobaczą, że ich nie ma, po prostu pracują w Polsce. Dzień dobry, nazywam się Alicja Konarska, reprezentuję NETAR. My jesteśmy tym teatrem, który mam w zespole tego reżysera, którego dyskona do Pana Kasminarskiego. I zajmujemy się łączeniem teatru i najnowszych technologii. Jesteśmy pierwszym na świecie teatrem internetowym od 2007 roku, kiedy miała miejsce premiera pierwszego interaktywnego spektaklu online z udziałem ponad 14 tysięcy widzów. W 2020 roku stworzyliśmy pierwszy w Polsce pełnometrażowy spektakl technologii VR, Dionizos 360, na podstawie tragedii antycznych. I od tamtej pory stworzyliśmy już 4 spektakle w tej technologii. I planujemy dalej rozwijać się w tym kierunku właśnie. W swojej pracy łączymy najnowsze technologie z badaniem teatru antycznego, ze szczególnym uwzględnieniem greckiej tragedii i pracy nad fizycznością ciała aktora w duchu Antoine Artauda. A w chwili obecnej zajmujemy się tworzeniem przestrzeni i sieci powiązań dla artystów ze ściany wschodniej, z krajów ściany wschodniej, szczególnie z Białorusi, do tworzenia nowych możliwych współprac artystycznych. Dziękuję. Dziękujemy. Dzień dobry, ja nazywam się Barbara Sawicka i w Centrum Kultury kieruję zespołem konfrontacji teatralnych. Jest to zespół, który organizuje jeden z najstarszych festiwali teatralnych w Polsce i tutaj w Lublinie, Konfrontacje Teatralne. Aktualnie odbywa się jego 26. edycja. Pokazujemy spektakle teatralne najważniejsze z minionego sezonu teatralnego z Polski, ale także z zagranicy. Nasz festiwal gościł naprawdę wybitne nazwiska z światowego teatru. Valery Fokin, Alan Stewart, Nekrosiu, Srebrennikow, Daisuke Yoshimoto, ale także z Polski Krzysztof Warlikowski, Krystian Lupa, Grzegorz Jarzyna. To są naprawdę największe nazwiska. Oprócz takiej działalności i organizacji festiwalu Konfrontacje Teatralne, również mamy taką pracę całoroczną i tutaj możemy pochwalić się tym, że współtworzymy Kino Centrum Kultury. Pozyskaliśmy na budowę kina środki finansowe zarówno z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, jak i z Urzędu Miasta Lublin. Dostaliśmy również to w
wsparcie w postaci wkładów własnych i to kino od kilku lat świetnie tutaj funkcjonuje. Zajmujemy się także w trakcie roku organizacją wielu spotkań, wydarzeń muzycznych i ważną taką gałęzią działalności zespołu Konfrontacje Teatralne są również wydawnictwa. I tutaj możemy pochwalić się kilkoma pięknymi wydawnictwami. Tutaj widzę, że pan dyrektor już chce pokazać. To są książki, które wyprodukowane przez nas, na nie również pozyskaliśmy zewnętrzne środki finansowe, przede wszystkim z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I to są książki nagradzane, tak jak tutaj Państwo możecie przeczytać, w różnych konkursach, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. I na zakończenie jeszcze chciałam powiedzieć, że cały nasz zespół również tutaj współpracuje, bierze udział w projektach pana Janusza Okryńskiego, który jest dyrektorem Festiwalu Konfrontacje Teatralne niezmiennie od 26 lat i produkujemy różne wydarzenia, również spektakle teatralne Teatru Prowizorium, jak i wydarzenia takie jak na przykład Sen o Mieście. Dziękuję bardzo. Pojawiały się koncerty jazzowe, ponieważ w czasie moich studiów był taki zwyczaj, że do klubów studenckich przyjeżdżały zespoły jazzowe. Nie dyskopolowe, nie rozrywkowe, ale jazzowe. Więc miałam okazję poznać muzyków, tą muzykę i pomyślałam, że może warto coś zacząć robić w tym kierunku w Lublinie. Kiedyś ktoś powiedział, że każde porządne miasto powinno mieć festiwal jazzowy. Gdyby w ten sposób mierzyć stan miasta, to najporządniejszym miastem w Polsce byłaby Warszawa, która ma 4 festiwale. No ale my mamy jeden, ale za to jest największy na wschodzie Polski. Wszystkie miasta duże zazdroszczą nam młodej publiczności. O, proszę mi wierzyć, bywałam w Warszawie, w Krakowie i w Poznaniu na festiwalach. Publiczność jest znacznie starsza niż w Lublinie. I to jest, uważam, największy sukces, że się namawia ludzi młodych do słuchania tej muzyki. Oraz przypomnę jeszcze, że jesteśmy kontynuacją pewnej tradycji lubelskiej. Mówię o lubelskich spotkaniach wokalistów jazzowych, które były słynne na całą Polskę. Więc staramy się oczywiście tego poziomu dorosnąć i wydaje mi się, że co roku jest coraz lepiej, że ta publiczność zaczęła już przychodzić na mniej znanych artystów. To znaczy, że już dopracowaliśmy się tej takiej wiernej, stałej publiczności. I co jeszcze, żeby się w trosce o festiwal. Wydaje mi się, że największym sukcesem projektu jest to, że on jest potem trwa.
że liderzy odchodzą, bo ja jestem dyrektorem tego festiwalu, ale no kiedyś jakby też ustał się miejsca młodym. 10 lat temu zaprosiłam ówczesnego stażystę Arta Kazimieraka do współpracy przy festiwalu, ale okazało się, że ma wiele też do powiedzenia, jeżeli chodzi o program działań. Ponieważ mam młody kolegów, obraca się w środowisku młodych ludzi i sam stworzył swój autorski projekt, który przepięknie jakby rozkwitł. Także Arku, zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Arek Rybny, dziękuję za wprowadzenie. Ja tylko pokrótce może powiem, czym jest Centralny Plac Zabaw. Jest to idea, która przerodziła się w projekt Proces w 2013 roku przy okazji powrotu Centrum Kultury do obecnego budynku. I to wyjście z kulturą w przestrzeń miejską zostało dobrze przyjęte. Spotkało się z aprobatą. Teraz od tamtego czasu, co roku, przy zaangażowaniu różnych środowisk miejskich, grup formalnych, nieformalnych, osób indywidualnych, tworzymy taką platformę, przestrzeń do działań twórczych, to są działania artystyczne, edukacyjne, międzypokoleniowe, interdyscyplinarne. W samym tylko tym roku, jako uniwersytet, zorganizowaliśmy ponad 100 wydarzeń. Blisko 40 koncertów, w tym wiele projektów też takich prapremierowych. Ponad 60 warsztatów i animacji, kilkanaście pokazów, spektakli, kilkanaście spotkań, wystaw. A trzeba też pamiętać, że to moja instytucja funkcjonowała jakby zaocznie. I w zasadzie takim określeniem, które też dobrze oddaje nasze działania, jest, powiedziałbym, szansa, czyli szansa do odkrycia i rozwoju swojego potencjału, szansa do doświadczenia czegoś wyjątkowego, szansa do budowania dialogu czy zmiany i generalnie mam nadzieję, że będziemy mieć szansę dalej kontynuowania tych działań. Dziękujemy. Ponieważ należę do gadu, to mam tutaj tekst i chciałabym się przypilnować, opowiedzieć tylko to, co mam tu napisane. Dlatego zacznę od początku, że mam tutaj w ręku katalog. Nazywam się Anna Nawrot i od 1985 roku nieprzerwanie kieruję Lubelską Galerią Białą, która jest autorską galerią pracującą również w Centrum Kultury od 30 lat. Galeria Biała stara się prezentować sztukę polską, europejską i nie tylko, poprzez artystów polskich we wszystkich możliwych formach, przejawach, dyscyplinach. Robimy to nieprzerwanie od 36 lat. Obecnie w galerii pracuje oprócz mnie Kasia Bartnik-Daniel, Agata Zwierzyńska i Piotr Wysocki. Oprócz wystaw, którym się generalnie zajmujemy, bo to jest główna idea galerii, posiadamy również własne archiwum, posiadamy bardzo bogatą bibliotekę, bogatą w czasopismach, ze sztuki wizualnej, z krytyki artystycznej, z historii sztuki. Galeria zajmuje się projektowaniem wystaw, wykonywaniem tych wystaw w sensie technicznym, ale również zajmujemy się obsługą tych wystaw. Co to znaczy? Zajmujemy się oprowadzaniem kuratorskim, ale również wykonujemy dokumentację, posiadamy własną stronę internetową. Galeria ma w swoim dorobku ponad 500 wystaw, więc pozwolicie Państwo, że nie wymienię tych 500 artystów, bo ich było pewnie około 1000. Powiem tylko tyle, że to się odbywa za sprawą właśnie tak skromnego zespołu osobowego, który jak widać wcale najmłodszy nie jest. I dzieje się to permanentnie od poniedziałku
do soboty, bo w tych godzinach, w tym terminie galeria jest czynna od 12 do 18 codziennie, z wyjątkiem prawdopodobnie dwutygodniowych przerw, kiedy przygotowujemy nową wystawę. Obecnie zajmujemy przestrzeń wystawową, która mieści się na dole, na parterze Centrum Kultury. Jak Państwo stoicie przed Centrum Kultury, to te drzwi po lewej stronie. Mamy 600, jak powiedziałam, metrów kwadratowych i zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, nawet już dzisiaj, na wystawę, którą w tej chwili mam w Galerii Białych. Wystawa nazywa się Wieża Bab do kwadratu. Jest to wystawa kobieca z udziałem 13 polskich artystek. A w ręku trzymam katalog, który został wydany z okazji 30-lecia, parę już lat temu, 6-7 lat temu. Jeśli Państwo będziecie zainteresowani, żadnych tekstów, wyłącznie obrazków. Także zapraszam. Ja tylko dopowiem jedną rzecz, że każdorazowo wystawy w Galerii Białej są tworzone od zera. To nie jest galeria taka typowa, że przyjeżdża artysta na swoje obrazy w ramach, czy fotograf w antyramach. Te projekty, te wystawy są tworzone od zera i one wymagają nowego namysłu. Są przemalowane te ściany, są kłute te ściany, są wierszone te ściany. Są specjalne aranżacje, dlatego w tej galerii również urodziło się wielu polskich artystów znanych, którzy później osiągnęli sukcesy ogromne, światowe, czy Robert Musiłowski, czy Mariusz Karkarzy. Tam jest cała plejada artystów, których urodziła Biała. A jeszcze jedną rzecz chciałam dopowiedzieć, bo powiedziałam, że tam właściwie nie ma co oglądać, jak te dwa tygodnie jest tych przerw, a to jest nieprawda, ponieważ tam na samym początku jest ten korytarz, który tworzy Mariusz Tarkawian od 5 lat i to jest taka swoista kronika galerii, czyli to wszystko, co się odbyło w ostatnich 5-6 latach, jest w tej chwili przeniesione na korytarz galerii, także to jest taka monumentalna realizacja rysunkowa, która jest stałą realizacją. Mam nadzieję, że będzie tak długo powiększana, aż zrobi się tak czarna, czyli wtedy biała przestanie istnieć, nowo powstanie. Mamy historyczne. Czarna wcale nie będzie biała. Proszę Państwa, nazywam się Maciej Sobiński i reprezentuję pracownię fotografii Centrum Kultury w Lublinie. Pracownia jest miejscem skromnym, przestrzeń nie jest wielka, natomiast jest bardzo dobrze wyposażona. Jest to po prostu kompletna ciemnia fotograficzna z mokrym stołem, z powiększalnikami do szklanych klisz, do klisz celuloidowych. Nie ma wiele takich miejsc, nie tylko w Lublinie, ale też w Polsce. Ta fotografia gdzieś się jeszcze zachowała. Nie jest to jakaś fanaberia, a to ma swoje konkretne cele, ponieważ okazuje się, że ten klasyczny proces ma bardzo wiele zalet, nie tylko takich uświadamiających, czym jest obraz, jak powstaje w tradycyjny sposób, ale też daje czas do namysłu nad tym obrazem, uczy czytania tego obrazu. Jak wiadomo, żyjemy w tej kulturze obrazu bardziej być może teraz niż w tej kulturze tekstu. Pracownia fotografii działa praktycznie zatem, czyli mamy tam spotkania z mistrzami, z artystami, warsztaty fotograficzne, ale z drugiej strony pracownia organizuje rozmaite spotkania wokół wybranych aspektów właśnie fotograficznych i ostatnio, przez ostatnie półtorej roku zajmujemy się szczególnie historią miasta. Gdzieś odkopujemy stare materiały, zapomniane materiały filmowe, komentujemy je razem z zaproszonymi gośćmi. Ostatnią taką pracą, bardzo ciekawą, która powstała dzięki stypendium prezydenta miasta Lublin, jest seria fotografii, spora seria, bo to jest 120 zdjęć, na bazie klisz z lubelskich zakładów fotograficznych, począwszy od lat 70. do lat 2000. Jest to ważna wystawa prezentująca po prostu historię zawodowej fotografii zakładowej Lublina. Powstawała w całości w Centrum Kultury, można ją oglądać w Centrum Spotkania Kultury, jeśli Państwo są zainteresowani, tam była przestrzeń poświęcona temu. Ja mam na koniec takie ciekawe podarunki, jeśli Państwo mieliby ochotę. Mam tutaj oryginalne srebrowe odbitki, własnoręcznie robione, dotyczące właśnie tych zakładów fotograficznych. Zostawię je tutaj i będzie mi miło, jak Państwo
się poczęstują tymi odbitkami. Także zapraszam i dziękuję. Mamy już stole, to już po wszystkich prezentacjach, bo teraz już będą można się częstować. Prosimy. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Maciarz z Kinoteatru Projekt, który wyłonił się w latach 90. z teatru. I przez pierwsze lata działał jako Teatr Projekt. Powstały wtedy wielkie widowiska plenerowe, jak choćby ta ulica Grodzka. Stopniowo zaczęły nas interesować rozwijające się multimedia i zwróciliśmy się ku kinu niezależnemu. Nakręciliśmy pierwszą chyba pełni lubelską, pełnometrażową fabułę pod tytułem Numer. Teatr Projekt przekształcił się w kinoteatr. Z trzyosobowym zespołem i armią wolontariuszy. Nawiązaliśmy współpracę ze środowiskiem filmowym i powstało koło filmowe. Pomagające młodym, często bardzo młodym filmowcom. Organizujemy konkursy na tworzenie krótkich filmików, repliki polskich festiwali i cykliczne pokazy wartościowych filmów krótkometrażowych. Naszą dewizą jest nie konsumpcja sztuki filmowej, a uczestnictwo w niej i to szerokiej publiczności. Służy temu choćby dyskusyjne koło filmowe Benchy. Stale wspierane przez Filmotekę Narodową. To cykl tematycznych spotkań z filmem, zawsze z filmoznawczym wstępem i dyskusją z widzami. Prowadziliśmy Benchy nawet w trakcie... Uczestnictwo w filmie służy też dofinansowywany przez Ministerstwo Lubelski Festiwal Filmowy, którym kieruje... To największy festiwal filmowy w Wielkiej, jeden z największych w regionie, z wieloma wydarzeniami edukacyjnymi i artystycznymi, który wciąż się rozwija i stale zyskuje na znaczeniu. Dziękuję. My dziękujemy. I zapraszam. Człowiek teatru, człowiek dokumentów, aktor. Teraz mam bardzo trudną rolę Państwa zainteresować. Joanna Kolstrup, pracownia Słowa Studium Kultury, gdzie pracuję razem z panią Anią Krawczyk. Nasza działalność to ponad 30 lat doświadczenia, ponieważ historia i korzenie naszej działalności to jeszcze Lubelski Dom Kultury i jego działalność edukacyjna. Przez długie lata nazywałyśmy się właśnie Edukacja Kulturalna, w tej chwili Pracownia Słowa, Studium Kultury. Dlaczego? Dlatego, że interesują nas dwa filary działalności. Ta długo właśnie dystansowość naszych projektów, to na przykład 44. już edycja w przyszłym roku Sceny Młodych, czyli Wojewódzkiego Konkursu Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Tam spotyka się młodzież w wieku 14-19 lat i spotykają się, i jest to forma konkursu, w której trochę rywalizują ze sobą w teatrze, w śpiewaniu oraz w literaturze, czyli jest to konkurs dla młodych pisarzy i młodych poetów. Tak naprawdę, mówimy 44. edycja, ale według nas ten projekt ma ponad 50 lat, ponieważ znalazłyśmy takie dokumenty z lubelskich gazet w latach 60., które już mówią o scenie amatora, która poprzedzała Scenę Młodych. Więc jest to de facto najstarszy projekt realizowany w Centrum Kultury w Lublinie. I właśnie ta pracownia słowa, czyli kultura żywego słowa, czyli Scena Młodych, ale również konkursy recytatorskie, warsztaty recytatorskie, teatr, wszystkie to, co łączy się z prezentacją sceniczną. Mogą Państwo znać takie projekty jak Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, które realizujemy razem z władzami miasta Łódzka oraz konsulatami Polski i Ukrainy. To już 15 edycji. W tym roku 25-lecie jesiennego konkursu recytatorskiego. A także znany, mam nadzieję, Państwu konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej. W tym roku 12 edycja, właśnie jutro mamy przesłuchania. Zawsze ten projekt kończył się pięknym koncertem patriotycznym. Pandemia nam trochę krzyżuje szyku, ale być może, jeżeli Państwo będą mieli ochotę, mam nadzieję, że 17 listopada spotkamy się w Centrum Kultury w Lublinie właśnie podczas koncertu, kolejnego koncertu patriotycznego. My właściwie w naszych działaniach uczestniczą od przedszkola do plus nieskończoności, dlatego że najstarsi recytatorzy, którzy prezentowali się podczas naszych konkursów, to osoby 70+. Pani Stanisława Maj, 76 lat, myślę, że niektóre osoby, które są tutaj zgromadzone, panią Stanisławę pamiętają. I tych osób było trochę właśnie, 70+. Drugi filar naszej działalności to wielokulturowość i międzykulturowość, pokazywanie tego, co nas dzieli, ale tego także również, co nas łączy.
to Festiwal Wielokulturowy Lublin, który w przyszłym roku będzie obchodził swoje 15-lecie. Artystyczna prezentacja mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, wyznaniowych, które są na terenie Lublina i okolic. To działalność właśnie artystyczna, głównie koncertowa, ale także działania edukacyjne, spacery edukacyjne. Z tego projektu rodziło się kilka takich sióstr, braci czy córek, między innymi Lubelska Mozaika Kulturowa. Tutaj w tej torbie, tutaj są torby do pobrania, znajdą Państwo między innymi na przykład podręcznik, który zawiera scenariusze lekcyjne dla nauczycieli, mówiące o różnych kulturach, jak tego nauczać, jak o tym rozmawiać. Także tutaj będzie projekt Poznaj moją bajkę, czyli dzieci, które tutaj u nas były na warsztatach teatralnych, przygotowały bajki różnych mniejszości. Ale mamy także projekty, które wspomogliśmy, ponieważ razem z panią Anią wsparłyśmy umiejętność pisania wniosków, pozyskiwania pieniędzy, obracania się w tym całym szumie organizacyjnym. I dzięki temu pojawiły się w Lublinie takie festiwale jak kultury buddyjskie. Na przykład swoje działania coraz bardziej prężnie rozwijało Centrum Wolontariatu. A takim najnowszym współpracującym z nami dziełem jest Lubliner Festiwal, Festiwal Kultury Żydowskiej. Centrum Kultury jest partnerem tego festiwalu, a ja jestem współorganizatorem, współkoordynatorem. I ostatni z naszych projektów, ale również długoletni, bo w tym roku ma 15-lecie, czyli spotkania globetrotterskie dookoła świata. Pokazujemy teraz świat na zewnątrz, gdzie warto pojechać, ale czym się różnimy od innych festiwali podróżniczych? Patrzymy na to, przede wszystkim na ten aspekt kulturowy, spotkania z drugim człowiekiem, spotkania z obyczajem. I na to kładziemy nacisk w naszych prezentacjach, które odbywają się co miesiąc, a w 2019 i 2020 roku udało nam się zorganizować to jako festiwal trzydniowy. W tym roku, no znowu pandemia, kwestie finansowe powodują, że festiwalu nie będzie, ale w grudniu 9-10, zapraszam również serdecznie, będziemy mieli dwa spotkania, czyli jedno będzie to stałe, comiesięczne, a drugie będzie to jubileuszowe. Już mogę podpowiedzieć, że będzie to spotkanie z dziewczyną, która wybrała się śladami Bronisława Piłsudskiego po całym świecie. Bronisław Piłsudski, czyli brat Józefa Piłsudskiego. Dziękuję bardzo za prezentację. Do pobrania torby z naszymi gadżetami. Tutaj proszę na chwilę. Dobry wieczór, nazywam się Katarzyna Hołda, prowadzę tutaj pracownię nadającą warsztaty rękodzieła. Jest to pracownia edukacyjna dla kobiet. Zajmujemy się warsztatami rękodzieła, rzemiosła, warsztatami twórczymi, warsztatami projektowania. Na tym slajdzie, nie, na poprzednim slajdzie, szybko. Na tym slajdzie mamy warsztaty szycia akurat borsetu, ale obszyłyśmy już wszystko. Proszę o następny slajd. Tu mamy warsztaty robienia lalki z porcelany, które akurat prowadziłam ja. Natomiast tu mamy warsztaty projektowania scenografii teatralnej, które prowadziła pani Barbara Wołosiuk, scenografka z Osterwy, tutaj bardzo utytułowana, bardzo ceniona scenografka polska. Choć największą popularnością, największe zapotrzebowanie jest na warsztaty szycia i na warsztaty projektowania wnętrz. Praktyczne, fajne. Teraz takim projektowym, takim nauczaniu kubistycznym w zasadzie kluczowe są dwie rzeczy. Po pierwsze jakość kształcenia jednak. I tutaj chodzi o to, żeby tak dobrać te narzędzia kształcenia, tematy, żeby osoba, która przyjdzie z ulicy bez żadnego przygotowania, jednak była w stanie w miarę szybko i w miarę łatwo nauczyć się tworzenia rzeczy, które są i sensowne, i wartościowe, i rozwijające. Natomiast drugą też bardzo ważną rzeczą w kształceniu hobbystycznym, zwłaszcza dorosłych, jest to zbudowanie takiego dobrostanu odbiorcy, odbiorczyni, takiego komfortu psychicznego. I tutaj ja jestem generalnie, robię tą ofertę dla kobiet. Ja jestem wielką orędowniczką kobiet, wzmacniania kobiet, praw kobiet. I tutaj ja się staram robić taką przestrzeń, która będzie z jednej strony przestrzenią spotkania, gdzie te kobiety mogą się razem spotkać, nawiązać znajomości, wzmocnić bycie w grupie. Z drugiej strony same te warsztaty są takie, one są relaksacyjne jednak, mimo że tam się tworzy myśli, czasami się trzeba wysilić, one są jednak relaksacyjne, to same dziewczyny nam mówią, że to bardzo stresowuje, daje odpoczynek, daje taką regenerację, nie trzeba myśleć o wszystkim, o dzieciach, o pracy, można wreszcie zająć się sobą, to bardzo regeneruje, to bardzo ładuje akumulatory.
No i oczywiście jest też coś takiego, że jak się zrobi, coś stworzy własnymi rękami, to jednak bardzo też wzmacnia poczucie własnej wartości. To też jest bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku kobiet, bo tutaj czasami nam tego jednak brakuje. Natomiast teraz wchodzę w drugi nurt, obok tego kształcenia hobbystycznego. Zaczęłam pracować nad takim projektem edukacyjnym, już jednak zawodowym, dla artystów, dla twórców. Byłyby to kursy z biznesowego myślenia, z przedsiębiorczości, z samoorganizacji i one miałyby dać narzędzia twórcom, artystom do tego, żeby tu z jednej strony monetyzować ten swój proces twórczy, z drugiej strony, żeby też lepiej zarządzać tym, co jest dookoła, bo tworzenie sztuki to jednak jest 30% tworzenia sztuki i 70% miliona różnych rzeczy dookoła, biurowych, logistycznych i innych. I tutaj chodzi o to, żeby tym procesem też umieć tak zarządzić, żeby jednak więcej tej energii czasu zostało na sztukę. Także to jest dopiero w sferze projektu. Dziękuję bardzo. Nie ma z nami Michała Zbieda, który prowadzi, ale jest. Dobry wieczór, nazywam się Małgorzata Lisowska-Zierwiec i na co dzień pracuję w Czterech Dramatu. Natomiast dzisiaj zastępuję Michała Zbieda, który jest założycielem i pomysłodawcą Teatru Seniora. Teatr Seniora jest jednostką Centrum Kultury od 2014 roku, kiedy to w ramach Centralnego Placu Zabaw powstała grupa warsztatowa seniorów, która przygotowała spektakli dla dzieci i młodzieży. Grupa, która się zawiązała, przetrwała. Przez te wszystkie lata odbywają się ich próby i niewątpliwym sukcesem jest to, że powstało 6 pełnowymiarowych spektakli, począwszy od Próbarku Zwierzęcego Orwella poprzez Kalejdoskop, który był nie tak dawno, bo przed pandemią miał premierę, poprzez przepraszam, tak, a Chłopcy Stanisława Grochowiaka, dziękuję. Spektakle te są sukcesem wysyłane na ogólnopolskie festiwale dla amatorskich teatrów. Seniorzy się bardzo aktywizują, a miarą też sukcesu jest to, że spektakl muzyczny, który powstał, Kabaret Starszych Pań i Panów, niezmiennie przyciąga dużą publiczność i to nie tylko senioralną, czego mieliśmy przykład na wakacjach, kiedy w muszy koncertowej występowali kilkakrotnie. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Natalia Czkowska. Tak, nasz dział nazywa się Kobieta Sztuki. Jak sama nazwa wskazuje, sztuka jest dla nas takim podstawowym pojęciem i wytrychem do rozumienia rzeczywistości. Tak, nie chcę rozmawiać naszej postawy, bo to jest bardzo ważna tutaj rzecz, co sobie nie mogę pokazać. No właśnie sztuka. I od sztuki się wszystko zaczęło. My też jesteśmy wykształconymi historyczkami sztuki, doktorami historii sztuki. Mieszka wkrótce, lada moment, za parę miesięcy. I jakby dla nas podstawą punktu wyjścia było to, że sztuka jest lustrem rzeczywistości. Jest takim wytrychem, dzięki któremu my możemy tę rzeczywistość lepiej sobie przyswoić i zrozumieć. Zarówno mali odbiorcy rzeczywistości, dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby z różnymi rodzajami problemów marginalizowane, jak i dorośli, seniorzy, jak i całe spektrum wszyscy, którzy istniejemy na świecie. Także dla nas bardzo ważną naszą gałęzią działalności są działania wystawiennicze, które pojmujemy dosyć nowatorsko i procesualnie. Pracujemy ze sztukami performatywnymi, ze sztukami wizualnymi. Jakby bardzo różne media się w tym przenikają. Również działamy na gruncie edukacji, które działania te edukacyjne też są dosyć innowacyjne i też bardzo różne do tego, że łączymy, mając na myśli edukację. Działamy społecznie, także jakby nasz profil działania jest naprawdę olbrzymi i bardzo szeroki. To, co jest jakby dla nas kluczowe, to jest wyzwalanie ludzkiej ekspresji i taki bardzo duży nacisk na pracę z własnymi emocjami, z własnym ciałem, także z najbliższym otoczeniem, z różnymi motywami ekologicznymi, po prostu z tym, co jest nam najbliższe, duchowo i fizycznie. Obecnie realizujemy 6 dużych projektów o zasięgu europejskim, lokalnym, a także ogólnopolskim. Projekty te finansowane są z dotacji ministerialnych, a także z dotacji europejskich. Cykle wystawiennicze Ludo 21 oraz 10 na 10 mają na celu prezentację sztuki współczesnej w przestrzeni miasta. Zajęcia warsztatowe, takie jak projekty strefa, realizowane w ramach projektów strefa,
strefa sztuki czy strefa pocienia, dedykowane są osobom z dysfunkcją wzroku. Efektem projektu będzie nowatorska publikacja, którą tworzymy z partnerami z całej Polski. Naszym celem jest przede wszystkim budowanie więzi z innymi, a także ze światem, o czym świadczą przede wszystkim nasze działania z oddziałem onkologii, z ośrodkiem dla dzieci niewidomych, a także digitalizacja przestrzeni na starym mieście. Tutaj widzą Państwo fotografie, nawet obecny tutaj radny brał udział częściowo w naszych działaniach i śniadaniach, które odbywały się w przestrzeni tego podwórka. Tak, to były wyjątkowe śniadania, bo my teraz zapraszaliśmy miejskich włodarzy, mieszkańców miasta, aktorów, reżyserów, jakby co się w danym momencie działo, pracowników, dział promocji, pamiętam jak przynosił humusy. Jakby to była taka sytuacja, że po prostu wszyscy, którzy mogli przychodzić na te śniadania, jedli te produkty, które sami przynieśliśmy czy kupiliśmy i to było bardzo integrujące. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz. My nie mamy dla Państwa dzisiaj żadnych gadżetów, nie mamy dla nas śmieciaka, ale za to mamy dla Was pewnego rodzaju doświadczenie. Bo możemy się nawet dwa doświadczenia, ale jest bliższe niż dzisiejsze. Dzisiejsze doświadczenie to jest o 19.30, czyli zaraz, nie wiem czy Państwo skończycie do tego czasu, to pół godziny. Za pół godziny mamy finisarz wystawy performerskiej w Pałacu Lubomirskim. To jest dla nas bardzo ważna wystawa, bo to jest jedna z tych wystaw, o których Agnieszka mówiła w ramach cyklu 10 na 10. My w ramach tego cyklu zasiedlamy bardzo różne pomieszczenia i obiekty w centrum, czy w miastach, w Lublinie, nie tylko w centrum. I szykujemy wystawę finałową, która będzie naprawdę wspaniałym strzałem i bardzo Was serdecznie na nią zapraszamy. Nie powiemy jeszcze, gdzie się odbędzie, ale to będzie naprawdę niewiarygodne miejsce. Natomiast dzisiaj o 19.30 w Pałacu Lubomirskich, czyli w tym miejscu, które jest jakby takim obecnie Muzeum Dzieł Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w procesie przekształcania się na Pałacu Witewskim 3, będzie oprowadzanie performatywne w ciemności z udziałem artystów performance. A z kolei jutro, w piątek o godzinie 19, zapraszamy na otwarcie wystawy Galerii Piękna Pania na ulicy Jezuickiej, czterech wspaniałych artystów lubelskich i światowych. Także zapraszam. Bardzo Was zapraszamy na nasze ciało. Dużo tych zespołów, dużo. Teraz będzie przede wszystkim, bo jestem zespołem jednoosobowym. Ja się nazywam Jerzy Burzyński, w Centrum Kultury w Lublinie. Jestem takim jednoosobowym stanowiskiem pracy. Prowadzę pracownię promocji dziedzictwa kulturowego. I bardzo długo już tutaj pracuję, jeszcze zaczynam w LDP. I myślę, że jeżeli pracuje się właśnie w tej przestrzeni kultury, to chyba ważne jest to, żeby no po prostu być użytecznym dla tego miejsca, w którym się pracuje. To się wiąże też z no, jakąś zdolnością rozpoznawania potrzeb. Pamiętam, jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej, to rozmowa gdzieś tam w Ministerstwie Kultury, w OSZ-cie, rozmawialiśmy o tym, co wydaje się śmieszne. Rozmawialiśmy o tym, żeby za granicą no, było wiadomo, że Polska jest częścią Europy. Wydaje się to czymś nieprawdopodobnie dziwnym, ale wierzcie mi Państwo, że tak było. Wtedy zrobiłem taką wystawę Świątyni Niedawnej Nieobecnej Polski, prezentowaną na Festiwalu Kultury Krajów w Europie Centralnej w Londynie, gdzie mieliśmy 25 ambasadorów z różnych krajów. I wierzcie mi Państwo, że z wielką satysfakcją obserwowałem totalne zaskoczenie tych ludzi. Oni myśleli, że w Polsce na skrzyżowaniach biją wilki i chodzą w białym niedźwiedzie. Po prostu niewiedza o Polsce jest przerażająca. Pokazałem tam wszystkie style architektoniczne, wszystkie wyznania i było to na pewno jakimś sukcesem. Potem zrobiłem dwa projekty dotyczące pobierania funduszy europejskich, dlatego że największym problemem jest budowanie systemu finansowania wszystkiego. W mojej pracy też staram się robić projekty długoterminowe i największym kłopotem jest zapewnienie temu projektowi systematycznego dopływu gotówki. 6 listopada zaczynamy festiwal filmu polskiego w Ameryce. Może to nie ma związku z mówieniem, ale ma, dlatego że kreujemy tam też Lubelski Fundusz Filmowy i Lublin jako miasto, w którym można robić jakieś produkcje filmowe. Zaczynamy z 20% budżetem. Myślę, że to jest ostatnia w ogóle edycja tego festiwalu. No ale mniejsza o to. Jeżeli chodzi jeszcze o Lublin, myślę, że zajmujemy się edukacją obrazu i dlatego zajmujemy się edukacją w dziedzinie percepcji i tworzenia obrazu. Temu służy Akademia Odpowiedzi Fotograficznej. Ten projekt istnieje 7 lat. No, mieliśmy tutaj już
około 4000 słuchaczy. Zrobiliśmy 150 wystaw, które obejrzało około 40 tysięcy widzów. Państwo widzieliście taką wystawę przed Centrum Kultury w Lublinie. To jest projekt Mobilna Galeria Fotografii, gdzie wchodzimy z fotografią w przestrzeń miasta. No i po prostu mogą ją oglądać przechodnie. To naprawdę jest ważne, dlatego że ludzie w tej chwili są tak zabiegani, że w zasadzie często nawet nie mają czasu na kontakt ze sztuką. Żeby ten projekt się samofinansował, otwieramy oddziały tego projektu. Mam już dwa oddziały w Kazimierzu, teraz startował oddział w Radomiu Podlaskim i w Tomaszowie Mazowieckim. Myślę, że ten projekt ma szansę samofinansowania za jakiś czas. Robię też wystawy historyczne, których zadaniem jest budowanie takiej tożsamości kulturowej mieszkańców Lublina. Chodzi tutaj o takie projekty jak na przykład Renesans Lubelski. Jest to jedyne rozpoznawalne w sensie historii sztuki zjawisko w przestrzeni naszego miasta i województwa. Powstał już też taki e-book dotyczący tego renesansu. No i właściwie chyba ostatnią rzeczą, jaką chciałbym powiedzieć, to jeszcze działania na rzecz Polonii. Myślę, że Lublin z racji swojej lokalizacji w tej części Polski powinien mieć też jakąś ofertę adresowaną przede wszystkim do Polonii, na Ukrainie, Białorusi, na Litwie. Tam jest często obszar totalnej biedy. My sobie z tego nawet chyba czasem nie zdajemy sprawy. Organizujemy takie pobyty dla tej młodzieży, gdzie oni mogą sobie zobaczyć, jak się dzieje w Polsce, mogą się trochę poduczyć języka, mogą zdobyć kartę Polaka, co dla nich jest niesamowitym awansem. Mogą tutaj uczyć się za darmo. A myślę, że to też jest dobra praca dla naszego miasta, dlatego że właściwie Lublin jest miastem studenckim, Lublin jest miastem edukacji. I po prostu myślę też, że ci młodzi ludzie też są pewnym kołem napędowym istnienia naszego miasta. A w tej chwili kryzys demograficzny i tak dalej. Chyba jesteśmy skazani też na budowanie jakiejś oferty edukacyjnej, która pozwoli nam choćby utrzymać nasze uczelnie. Jest przecież tutaj nie. Także to chyba tyle. Nie wiem, że burzy widzę, że jest to tak. Z czasem. Aniu Kościanty, przyspieszamy, słuchajcie, drodzy Państwo, bo... Teraz Pani Suki. A Pani Skarnowska też tu pracuje? Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Anna Żak i reprezentuję Lubelski Teatr Tańca, wbrew pozorom. Przeczone 90 sekund, w czasie którego mieliśmy się zmieścić z naszymi prezentacjami, to jest bardzo krótki czas, ale badania naukowe wykazują, że jest to czas trwania takiej czystej, żywej emocji. Bez niewspieranej wspomnieniami, które przedłużają tą emocję, właściwie w nieskończoność, do końca życia. Lubelski Teatr Tańca to blisko 30 lat właśnie emocji, bo taniec to oprócz wysiłku fizycznego, pracy, energii, to właśnie emocje. Więc jest to 30 lat naszej pasji, pracy i dążeń do upowszechniania tańca na różnych polach, aktywności. Więc trudno tutaj zmieścić opowieść o tych wielu latach, ale bardzo serdecznie chciałabym Państwa zaprosić na wydarzenia, które organizujemy. Najbliższe to już w listopadzie, 25. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, które nieprzerwanie od ćwierć wieku podajemy i są aktywne na mapie Lublina, Polski, Europy i świata. Jesteśmy festiwalem uznawanym za łącznik nie tylko taneczny, bo są to spotkania ludzi, łącznik taneczny pomiędzy wschodem i zachodem Europy. Nasze działania właśnie podczas festiwalu splatają się wszystkie rodzaje naszej aktywności. Najbliższy festiwal jubileuszowy zaczniemy od prezentacji artystycznej naszej najnowszej premiery. Tak go zaczniemy. Wszystkie rodzaje aktywności edukacyjnej podczas festiwalu, a więc praca z dziećmi. Ja najmłodszych tancerzy miałam tancerkę 5-miesięczną na turlankach razem z dziećmi, bo bardzo ważne jest wprowadzanie tego zdrowego ruchu i prowadzenie człowieka za pomocą ruchu przez życie, tak żeby ta aktywność i zdrowe ciało długo nam służyło. Właśnie Myśl w Ruchu, projekt edukacyjny, który przez wiele lat prowadziłam w szkołach lubelskich, został przyjęty przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca za pośrednictwem
ministerstwo jako stały program upowszechniania tańca w Polsce. Co jeszcze? Został nam czas. Przestrzenie sztuki jeszcze w grudniu. Opinię Bausz o Tanztheater Wuppertal powiedział pan dyrektor. To jest owoc naszej działalności organizacyjnej. I nią zakończymy festiwal Tanztheater Wuppertal Inny Bausz, ikony teatru tańca, która w ogóle stworzyła ten termin i jest światowej sławy, była światowej sławy choreografką. Wcześniej pokazywaliśmy również sławy takie jak Batrzewa Dance Company czy Netherlands Dance Theater. Stało się to możliwe dzięki współpracy z partnerem Centrum Spotkania Kultur, bo tylko sala operowa pozwala nam na prezentowanie takich ikon tańca. Przestrzenie sztuki to program, który również zainicjowaliśmy i dzięki konsekwentnym dążeniom do stworzenia ośrodka tańca prowadzimy. Na te wydarzenia zapraszam w grudniu. O tańcu można mówić wiele, mogłabym długo, ale tańca trzeba przede wszystkim dotykać i doświadczać. I chciałabym teraz na koniec Państwu zaproponować chwilę takiego poczucia swojego ciała, rozruchu. Myślę, że po tym czasie naszych prezentacji chwila się przyda. Zachęcam, żebyście Państwo użyli swojej prawej dłoni lub lewej, jeśli wolicie, kolegów z Centrum Kultury również. Zacznijmy od drobnego gestu, który może nam właśnie przywołać na przykład wspomnienia, czasami jak się zastanawiamy. Używamy tylko palców. Dodajmy nadgarstek. Dodajmy łokieć. Na pewno już Państwo czujecie, że ramię zaczyna odczuwać też ten ruch, więc pozwólmy sobie go odczuć. I spójrzcie, co może się wydarzyć z naszą ręką, gdzie możemy nią sięgnąć. Jak za pomocą ruchu możemy nabrać oddechu i oddychać pełną piersią. Potrzebne do ruchu. Ćwiczenie na lewą rękę zachęcam, żeby wykonać w domu. Ostatnie zdanie, bo zaczęłam od badań naukowych, a jest też teoria naukowa, która mówi, że po takim wysiłku fizycznym, a próba taneczna niewątpliwie takim wysiłkiem jest, hormony szczęścia zwiększają się 5-krotnie w naszej krwi i utrzymują się w takim stanie przez 2 godziny. Więc myślę, że jest to kwintesencja i podsumowanie tego, że rzecznik tańczy warto. Dziękujemy. Cześć. Ta rozruszana ręka, żeby Państwo wiedzieli, jak głosować. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Marek Wielski. Jestem założycielem i redaktorem Naczelnym Lubelskiego Informatora Kulturalnego Zoom. Prowadzę to pismo już od 18 lat, tak byłem 2004 roku. I mogę z całą świadomością powiedzieć Państwu, że w tej chwili nie ma w Polsce takiego drugiego magazynu. Zoom jest jedynym pismem, który bezpłatnie, darmowo informuje na możliwości o wszystkim tym, co się dzieje w opinii. Jak również recenzuje, czy też, że tak powiem, publikuje pewien namysł nad obecną kulturą i to nas wyróżnia od innych zwykłych informatorów. Przez te 18 lat ten Zoom stał się chyba jednym z najlepszych archiwów historii kultury miasta, jakie istnieje w Polsce. Jestem przekonany, że żadne inne miasto takiego archiwum nie ma i mam nadzieję, że będziemy mogli informować, publikować o tym, co się dzieje w lubelskiej kulturze przez kolejne 18 lat. A ja dodam jeszcze z przyjemnością, że to nie jest jedyne moje zadanie. Jestem autorem scenariusza spektaklu Sen o mieście, który tutaj wielokrotnie wspominany. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję za Pamiętamy dyskusje dotyczące tej ostatniej strony. Było wiele dyskusji, droga Pani. Nie tylko tej ostatniej. O błędach były dyskusje. O wpisach były dyskusje. Tak było. Czasami jest to trochę już jest potrzebne. Musi dawać par pazurem rzeczywiście, żeby się działo. Proszę. Jak w kulturze. Nazywam się Magdalena Rokasz. Wspólnie z Anną Barterą. Wspólnie pracownie takie rzeczy lubią. Nasze działania edukacyjno-warsztatowe skupione są głównie wokół designu, nowoczesnego rękodzieła, projektowania, edukacji w designie i idei Zero Waste. Rocznie organizujemy około 350 wydarzeń, w tym targi designu, Artmos, w których biorą udział artyści,
z Lublina. Oprócz targów organizujemy również cykliczne spotkania z miłośnikami stylu życia idei Zero Waste, które ze spotkania na spotkanie cieszą się coraz większą popularnością. Oraz organizujemy warsztaty ze sztuki składania papierów, dobrze się składa, które mają swoich wiernych odbiorców. Przygotowałam tutaj dla Państwa przykład tego, co robimy na warsztatach, a w zasadzie w jaki sposób składać papier, jak można nim manipulować, żeby stworzyć coś wyjątkowego. Między innymi tworzymy takie oto obrazy przestrzenne. To są techniki składania, pisowania papieru. I pytanie, czy kiedykolwiek ktoś z Państwa próbował złożyć coś samodzielnie w domu z papieru, lampę, węgla? No właśnie, warsztaty na pewno będą tutaj dla Państwa, na pewno uczą tutaj pewnego rodzaju pokory, cierpliwości. Jeżeli Państwo chcieliby również stworzyć swój własny zapach perfum, to zapraszamy do warsztatu, to takie rzeczy. A to jest przykład tego, w jaki sposób składać papier, jak nim się bawić. Mogą Państwo spokojnie się zapoznać. Jeżeli się Państwu spodoba, to zapraszam. Pokażemy, w jaki sposób. Zapraszamy. Dziękuję, Marcie. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Rafał Rostkowski. Kilka lat temu została mi podjęta misja składania cygara. Została mi podjęta misja składania cygara. Nie myślałem, żeby tą cygara stworzyć jakieś wydajko, żeby sprzedaż książek, ale też żeby te książki były czymś żywym, żeby to wszystko było jakieś takie bardziej namacalne i bardziej ciekawe dla czytelnika, żeby to czytelnictwo w Polsce promować. Ale tak sobie myślę, że wiecie Państwo, książka jest czymś tak szczególnym, że otwiera nam drogę do olbrzymiego świata literatury. Wydaje mi się, że ten świat, żeby go poznać, trzeba jednak tą książkę wejść i nas odwiedzić, tą książkę nabyć. Ale chciałem powiedzieć, że tymi głównymi filarami, którymi się zajmujemy, robiliśmy dziesiątki, jak nie ponad setki turnieje literackie. Współpracujemy z naszą księgarnią, organizujemy próby zajęcia państwowego listego wydawniczego, ale też uczestniczymy w takim projekcie jak Ruch Księgę Kameralny. Bo wiecie Państwo, coś takiego w Polsce się narodziło jak Ruch Księgę Kameralny, który zrzesza te wszystkie księgarnia polskie i pozwala nam razem tworzyć. Jeszcze chciałem powiedzieć, że istnieje coś takiego, jak festiwal biura literackiego, w którym prężnie uczestniczymy od kilku lat, uczestniczymy w szkole pisemnej. I też dzięki temu jesteśmy dosyć rozpoznawani na arenie międzynarodowej. Ale jeszcze tak mi się wydaje Państwo, że chyba najważniejszym elementem naszych działań to jest jednak to, żeby porozmawiać z naszym klientem, z gością księgarni, żeby jednak wejść z nim w dyskusję o książkach, bo wydaje mi się, że każdy, kto książkę przeczyta, ma sobie jakieś układy wrażliwości i chce o nich porozmawiać, chce to wydobyć. I żeby to wydobyć, to mi się wydaje, że to jest już coś, co tworzy literaturę. Trochę po części, że rozmowa potrafi literaturę tworzyć. Tak sobie myślę, że te gazety, które tutaj mamy, w tej formie w tym przypadku, może warto nas odwiedzić i zapełnić książkami. Jak również porozmawiać o książkach, bo wydaje mi się, tak jak mówię, że rozmowa również jest literaturą i może to być ciekawą przyszłość. Zapraszam, że przyjdziemy do formy. Ostatnie pytanie, drodzy Państwo. Wytrzymajmy przez sekundę. Później 3 minuty podsumowania. Zobaczcie, postaram się. Ile narracji kulturowych mamy w centrum. Ale proszę. Dzień dobry, Izabela Śliwa. Dzień dobry, Dominika Krzyżanowska. Prowadzimy wspólnie pracownię Sztuczka. Nazywamy sobie ją tak skrótowo Mała Wielka Sztuka i za chwileczkę może nam się uda włożyć, o co chodzi z pracownią. Za chwilę też się pokaże, jakie projekty realizujemy i tak jak słuchałam przedmówców wszystkich właściwie, to wszyscy mówili, co robią i dlaczego to robią. My chyba się bardziej skupimy na tym, jaka jest motywacja nasza do działania, bo jest, myślę, że to może być dla Państwa bardzo ciekawe. Najpierw spróbujmy sobie w ogóle odpowiedzieć, dlaczego dzieci są ważne dla Centrum Kultury. I w ogóle, bo jak ja tutaj przyszłam pierwszy raz do dyrektora Szpechta, to on powiedział, że to jest instytucja dla dorosłych.
To było już jakiś czas temu. Teraz się nie przyznaję. Ale tak powiedział, to usłyszałam. Nie ma, a dzieci są. Proszę. Pana dyrektora Szpekta nie ma, a dzieci są. No właśnie. Właśnie. Jeszcze wtedy prawdopodobnie przekonywałam go takim argumentem, że no bo wie pan, to będzie tak, że te dzieci za te 10 lat, to one będą już dorosłe i one będą tymi dorosłymi, o których panu chodzi. I pewnie by to tak zadziałało, natomiast teraz już wiemy i jakby my też już jesteśmy na tyle wdrożone w temat, że dzieci są pełnoprawnymi odbiorcami sztuki i pełnoprawnymi uczestnikami kultury i jakby to jest jakby naszą motywacją do działania. Stąd ten waleczny dom. Wyrzucamy tu karteczki, ponieważ chciałybyśmy, żeby Państwu zostało w głowach to, że tutaj jest bardzo dużo pozytywnych myśli i bardzo istotnych refleksji, nad którymi jest namysł programowy. I co a propos dzieciństwa? Dzieciństwo to jest bardzo krótka chwila w czasie naszego całego życia. To dzieciństwo umyka. I wobec tego, co powiedziała Iza, należy zadbać o to tu i teraz. Mówię to kapslokiem, dużymi literami. O tu i teraz naszych dzieci, naszej publiczności. To jest bardzo ważne, żeby się nie skupiać aż tak daleko i perspektywicznie, chociaż oczywiście to robimy, ale pomyśleć o ich dzieciństwie i o tym, co jest w tym czasie bardzo ważne z punktu widzenia nas jako organizatorów i twórców kultury. Ich kompetencje, które w tym czasie się kształtują. To jest dla nas najważniejsze. I teraz tak, bo my zadajemy sobie to pytanie, dlaczego dla Centrum Kultury te dzieci są ważne, natomiast dlaczego w ogóle my i dlaczego Centrum Kultury jest ważne dla dzieci, dlaczego one w ogóle tutaj przychodzą i coś jednak je przyciąga, coś jednak sprawia, że no nie wiem, jakiś taki, no nie do końca może taki zachęcający dzieci z zewnątrz budynek, jakiś pałacyk czy coś takiego, co sprawia, że one tutaj przychodzą. I tutaj też próbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie i to jednak jest odpowiedź na ich potrzeby. Czyli staramy się zdefiniować to, jakie są potrzeby dzieci w konkretnych grupach wiekowych i w jaki sposób możemy je realizować. Tutaj jest też bardzo istotne to, że cały czas musimy, ponieważ teraz wiecie Państwo, wszyscy, połowa z Was jest teraz w telefonach. Także to też jest dosyć istotne. Połowa dzieci w szkołach jest w telefonach w trakcie lekcji. Wszyscy jesteśmy po prostu zanurzeni większością siebie w wirtualnym świecie. I ja nie mówię, że to jest złe, tylko mówię o pewnym deficycie, o którym też jeszcze później powiemy, o pewnym deficycie doświadczeń. I to jest jakby dla nas szalenie istotne, żeby stworzyć taką platformę doświadczeń, taki po prostu pakiet doświadczeń, który pozwoli odpowiedzieć na potrzeby. I oprócz tych potrzeb dostrzegamy jeszcze taką potrzebę jako twórców, ale pewnie i odbiorców również, to jest, pierwszy raz powiemy o tym, czego nie chcemy robić tutaj, teraz. Nie chcemy infantylizować sztuki dla dzieci. Chcemy, żeby sztuka dla dzieci była traktowana równoznacznie ze sztuką dla dorosłych. Na tym samym poziomie, z tymi samymi budżetami, perspektywami i programami. Na tym najbardziej nam zależy i to jest również prośba do Państwa, żeby tą ideę przegadać potem i wziąć pod uwagę. To na pewno jest bardzo ważne. W tym się mieści również to, że odpowiadamy na potrzeby artystów. Szukamy artystów, którzy rzeczywiście prezentują bardzo wysokiej jakości. Artystów przez duże S. I teraz staramy się w tej sztuczce naszej zrobić taką sztuczkę, żeby właśnie jakby zespolić te potrzeby dzieci, które cały czas trzeba aktualizować, bo wiecie, świat tak strasznie szybko pędzi i cały czas nowe się pojawiają jakieś mody. Natomiast także tutaj aktualizując to, odpowiadać cały czas na potrzeby jak najlepszą jakością. I tutaj jakby stąd biorą się te wszystkie projekty, o których tutaj nie wiem, czy zdążę powiedzieć, ale można sobie ćwiczyć teraz, będziemy na przykład i sobie wszystko odczytywać, a my będziemy mówić. Tak jest. Dokładnie. Są takie dwa deficyty. Jeden termin jest już ukuty przez Richarda Lowa, zespół deficytu natury. Co to oznacza? Pewnie nie muszę za długo tłumaczyć, natomiast wyobraźcie sobie Państwo, że dziecko w ciągu 24 godzin ma 15 minut czasu wolnego.
czasu wolnego, w którym może wyjść na przykład na dwór, podziwiać przyrodę, oddychać świeżym powietrzem i wykorzystywać kreatywność do tego, żeby po prostu się bawić w sposób dowolny, wybrany i wewnętrznie motywowany. Nie jest to takie, nie bez celu mówię o tych słowach. To jest zespół deficytu natury. My chciałyśmy dodać, też pewnie przez pandemię, do tego drugi termin. Zespół deficytu kultury. Mamy teraz do czynienia z sytuacją, w której szkoły zwracają się do nas o to, żeby w sposób bezpieczny dla uczniów przeprowadzać wydarzenia tutaj w Centrum Kultury. Mamy takie doświadczenie, jest to zrealizowany niedawno festiwal Kino Dzieci. Niestety pojawiają się również takie szkoły, które w sposób bardzo zachowawczy nie wypuszczają dzieci w żadne miejsca, nawet na zewnątrz. I chyba nie bez powodu zespół deficytu kultury tutaj warto wprowadzić jako termin. Dobra, rzucam. Chcieliśmy to rezerwać, naprawdę. Rezerwa dzikich dzieci jest to, jak pewnie Państwo wiecie, pierwszy i jak dotąd jedyny w Polsce przygodowy plac zabaw. Takich placów zabaw przygodowych w samym Londynie jest kilkadziesiąt. Mieliśmy okazję być na wizycie studyjnej tam. Mieli okazję być organizatorzy z London Play w Lublinie. No i jakby taki, że tak powiem, feedback obustronny, wymiana informacji na temat tego, jak realizowany jest lubelski Adventure Playground, bo tak to się z angielska nazywa, jest taka, że jest realizowany wzorcowo. Żaden w Londynie przygodowy plac zabaw nie jest realizowany tak, jak zgodnie z zasadami, które przyświecają przygodowym placom zabaw, czyli zasadami swobodnej zabawy. To nie jest tak, w ogóle jak przychodzą do nas dzieci czasami na warsztaty, czy przychodzą do rezerwatu jednak na jakieś zorganizowane spotkania, to musimy zadać im pytanie, co to w ogóle, jak myślisz, co to znaczy dziki? Bo dzieci w pierwszym odruchu myślą sobie, że to takie właśnie, taki co karteczkami rzuca, projektor przewróci, nawet mieliśmy ostatnio jakieś napisy po godzinach na budynkach w rezerwacie, także i dzieci jakby mają takie pierwsze skojarzenie, z tym kojarzy im się dzikość. I zaczynamy to powoli regulować, że jakby dzikość, a jakbyś bardziej poszedł w kierunku interpretacji natury, kontaktu z przyrodą, takiego naturalnej relacji z drugą osobą. I w tym momencie zaczyna się myślenie więziami społecznymi, kształtowaniem kompetencji społecznych, wspólnym tworzeniem przestrzeni. Drodzy Państwo, rezerwa dzikich dzieci to jest miejsce, które właściwie w 100% tworzą dzieci. Może ktoś powiedzieć, no dobrze, no ale przecież wydajecie im jakieś palety, drewno, konkretne narzędzia, determinujecie w ten sposób ich działania. Tak, determinujemy je. Ale nie wiem, czy tutaj jakieś budowle są na tej prezentacji. Jakbyście Państwo zobaczyli, ile budowli powstało w rezerwacie w tym roku? W tym roku powstało 25 i to niekiedy bardzo skomplikowane budowy. To są, my daliśmy te same materiały, co każdego roku, a powstały tak fantazyjne budowle, że no, przyszłość naszego miasta pod względem, że tak powiem, urbanistycznym, no jest świetlana. I być może nawet te dzieci zadbają o przyrodę, bo dlaczego dzieci mają jako dorośli dbać o przyrodę? Dlatego, że mają z nią głęboko zakorzenioną, zakotwiczoną więź. Ostatnia kwestia, proszę Państwa, czy też sobie pozwolę na mały eksperyment z ręką. Może być lewa. Poproszę Państwa o podniesienie lewej ręki. I teraz tak, przypomnijcie sobie Państwo, czy, a teraz jakby możecie tę samą rękę też podnieść, kto ma problemy z rozróżnianiem ręki? Tak, od lewej. Ateista. Ręki. Ateista. Kto ma problemy z Państwem z rozróżnianiem ręki albo miał? Proszę Państwa, jest takie bardzo proste ćwiczenie, które pozwala, bardzo wiele dzieci teraz ma te problemy. My jesteśmy z pokolenia,
które bawiło się bardzo manualnie. My biegaliśmy, my jesteśmy mocni. I ja jestem już chyba końcówką tego pokolenia, przepraszam wszystkich młodszych ode mnie, ale jakby teraz zmienia się cała fizyczność dzieci. Dzieci nie wiedzą, która to jest ich prawa, która lewa ręka. Wiadomo, to jest bardzo mocno związane z lateralizacją, to jest bardzo skomplikowanymi procesami, które zachodzą w rozwoju. Ale jest bardzo prosty mechanizm, który można zakotwiczyć w dziecku rękę. I ja biorę na przykład rękę Dominiki, biorę jej prawą rękę i mówię, to jest twoja prawa ręka, Dominiczko. Wysyłam do niej dźwiękowy komunikat, wspieram go uściskiem, uszczypnięciem. Jeżeli macie do czynienia z dziećmi, które mają takie trudności, róbcie jak najczęściej, zakotwiczajcie w nich te jakby lateralizacje, prawda, rąk i stron ciała. To jest bardzo ważne, ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ my robimy coś takiego na bardzo wielu obszarach. My robimy coś takiego jak zakotwiczanie poprzez wszystkie zmysły i dzieje się to za sprawą festiwalu Hajdokracja, który jest jeden, okazał się, że nie jedynym, że jest jakiś festiwal w Polsce sztuki sensorycznej. Robimy to za pomocą rezerwatu dzikich dzieci, gdzie dzieci są całą swoją fizycznością, wszystkimi zmysłami obecne i tworzą. Więc proszę Państwa, to zakotwiczanie jest szalenie istotne. Więc zakotwiczajmy kulturę w dzieciach. I jakby to jest nasz cel. Przepraszam za tą metaforę na koniec, ale jest jakby to dla nas kluczowe działanie. Zakotwiczanie. Dlaczego ty już powiedziałam też Iza o jeszcze nie powiedziałam co? Można przegłosować. Proszę. Chodzi o to, że chcemy, żeby rezerwat był całorocznym placem przygodowym. Mam tutaj już doświadczenie takie, że mieliście niedawno w Centrum Kultury niekonkurs animatorów, na który przyjechało takie reprezentatywne środowisko edukatorów, animatorów z całej Polski. Okazało się, że najciekawszym fenomenem kultury lubelskiej się okazał właśnie rezerwat dzikich dzieci, dobrze prowadzony. Będziemy tam pierwszy, który będzie udzielał kompetencji, czy jakby pewnych doradz, porad, jak to robić w innych miejscach w Polsce. I myślę, że rezerwat jest o tyle ważny, że przy Stolicy Młodzieży jest to jednak coś, co jest niezwykłego na skalę polską, to jest jedyny, będziemy się nim dzielić, to można nas kompletnie wyróżniać. Widzieliście Państwo 20 narracji wspaniałych, ale też i szalonych naszych pracowników, tego, co się dzieje w centrum. To tylko w takim skrócie obrazowym, ile się dzieje różnych rzeczy. Design, literatura, dzieci, wielka sztuka teatralna, muzyka, wielkie festiwale, największe gwiazdy. No. I to składa się właśnie na Federację Centrum, co było ważne, co to nie wiem, czy Państwu nie umknęło. Centralny Plac Zabaw był skierowany do młodzieży, a Centralny Plac Zabaw powstał tak seniora, który funkcjonuje do dzisiaj. To jest ten geniusz locji łączenia pewnych narracji jakby w centrum. Oprócz tych pracowników, które Państwo widzieli, tych zespołów, centrum realizuje wiele innych wydarzeń służących mieszkańcom i służących jakby kulturze Lubina. Przypomnijmy, nie wygraliśmy, konkursu OSK, ale pojechaliśmy, zrobiliśmy najazd na Wrocław. Nasza prezentacja na Ulicy Sianiochy, totalny sukces, Wrocławianie nam zazdrościli, media pisała takie wielkie rzeczy. Udało nam się jako centrum zebrać wszystkie podmioty z miasta i tam odnieść spektakularny sukces, który tak naprawdę po raz pierwszy raz w historii pokazał kulturę Lubina, której się media wrocławskie rozpisywały, że umieją się pokazać, wiedzą co chcą. Wiedzą, że są tacy, coś z czym miał Wrocław problem, to koordynacja nasza z centrum pokazała, że my nie wtedy we Wrocław nie pokazywaliśmy, że jesteśmy z centrum, pokazaliśmy, że jesteśmy z Lubina, kompletnie jakby zarządzające inne podmioty. Przejdźmy dalej. Centrum również bardzo mocno współpracowało przy 700-leciu Lubina. W tej książce programowej jest wypisane są zespoły. Przez cały rok tych obchodów braliśmy udział. Oczywiście pan Michał Karapuda koordynował te wszystkie rzeczy z Krzysztofem Pomorskim wtedy. Ale my takim byliśmy nieformalnym producentem, wykonawcą pewnych jakby sytuacji i cały rok w napięciu Centrum Kultury jakby pracowało nad tym sukcesem. Naszym sukcesem jest to, że umieliśmy opisać siebie jako miasto i stworzyć do narrację, stworzyć cały rok obchodów, podzielić go na sezony i to wszystko jakoś ładnie powiedzieć, to podsumowanie, które ja wożę po Polsce, spotykamy się w różnych miastach i pokazuję, co się udało zrobić. To jest niezwykłe, bo nie mieliśmy wielkiej celebry, znaczy były też celebrujące wielkie wrażenia, zakochani rodzinie, to mówiliście. Ale dla mnie jest ważne to, że udało się, że w co drugim przedszkolu, w co drugiej podstawówce były zajęcia
konkursy plastyczne, czy literackie dotyczące właśnie 700-lecia czy historii miasta. W centrum, proszę Państwa, wiedzieć, zanim warsztaty powstały, wydzieliły się z centrum, wcześniej z centrum wydzieliły się, czyli centrum urodziło, muszę Państwa wiedzieć, dwie instytucje. Ta zewnętrzna, która jest w Bramie Grodzkiej, bo na początku był częścią centrum, później warsztaty kultury kilka ładnych lat temu. Tu w centrum, właśnie w tym naszym genu Grodzkiej, rodziły się festiwale sztuk mistrzów, czy jeszcze tyle zeo jarmark, czy Noc Kultury, żeby też Państwo mieli świadomość, że to wszystko gdzieś w tym obiekcie się rodziło. Warsztaty wyszły z bardzo silnym sygnałem, bardzo z potężną ekipą. Okazało się, że wyszła duża ekipa, a centrum dalej ciągnie swoje narracje kulturowe i nie traci, szuka nowych ekspresji. Wydarzenia, które Państwo powinni znać, to jest Siła Kobiet, czy też 30-lecie Majmu, czy też Musza Koncertowa, czy Sylwestry Miejskie, czy pikniki dzielnicowe, czy koncerty i tak dalej, i tak dalej. Też jesteśmy tego producentem, czy wykonawcą na zlecenie Urzędu Miasta, czy też Państwa robimy tych rzeczy takich ogólnomiejskich, też bardzo dużo oprócz tej pracy kulturowej, którą mamy tutaj w środku, to pracujemy też jeszcze na rzecz miasta tych dużych wydarzeń. I teraz sekundę, sezon tegoroczny, żeby Państwo mieli świadomość, sezon tegoroczny, który odbył się zaraz po pandemii, wyszliśmy na pracę deski i tam zaczęliśmy robić rzeczy. To co Państwo widzą, to jest koszt mniej więcej 1 300 000 zł. 1 000 000 zł za te wydarzenia, które się wydarzyły. 50 spektakli i 9 koncertów pochodzi z funduszy zewnętrznych, ministerialnych lub sponsorskich. 300 000 tylko do tego dołożyło miasto. Mieliśmy dobry rok w zdobywaniu grantów i przestrzeni sztuki i to nam się udało. Dlatego całą kulturę wyprowadziliśmy raczej na ulicę i na plenery. Powołaliśmy być może, jeżeli się uda, festiwal familijny na stałe w Parku Ludowym. Tam to było przepiękne też wydarzenie, że w końcu rodziny razem mogą uczestniczyć w życiu kulturalnym, bo czasami jest tak, że dzieci idą na warsztaty czy na rezerwaty dzikich dzieci, a rodzice czekają, a tutaj chodzi nam o to, żeby razem wspólnie spędzać czas i przeżywać kulturalne emocje. I wyszliśmy również w dzielnicę, Arek mówił o Centralnym Placu Zabaw, zdobył grant ministerialny, nie realizował go w centrum, nie realizował go na Placu Kaczyńskiego, poszedł też w dzielnicę, to jest nasz też taki nurt, ja wiem, że Państwo wiedzą o Centralnym Dzielnicowym, ale my wychodzimy te dzielnice też ze sztuką i z naszymi narracjami, żeby robić dla mieszkańców jak najwięcej, na ile potrafimy. Wracamy jeszcze do struktury, teraz oddam głos na dokładnie 3 minuty. Już kończymy, zostawiam Państwa spokojnie na 3 minuty. Gabrieli, że Państwo zobaczyli jeszcze tą strefę organizacyjną. Tak, drodzy Państwo, w pionie organizacyjnym znajdują się zespoły, które na co dzień wspierają wszystkie zespoły merytoryczne w organizacji i festiwali. Zwykle znajdują się w kulisach, w biurach i dbają o to, żeby wszystkie wydarzenia się mogły odbyć, a zwykle nie są widoczne, więc chciałam skorzystać, żeby Państwu chociaż na fotografiach pokazać tych specjalistów, którzy dbają o to, żeby wszystko było organizacyjnie dopięte na ostatni guzik. Dział techniczny, najlepsi specjaliści oświetlenia, nagłośnienia, dział koordynacji, gdzie również jest koordynator do spraw dostępności, jest kwestia udostępniania przestrzeni i wiele innych zbiorczych tematów. Dział promocji i marketingu, który dba o informacje wszystkich wydarzeń oraz dział obsługi i organizacji widza. Łącznie 24 osoby, które dbają o to, żeby wszystkie wydarzenia mogły się odbyć. Poproszę o kolejny slajd. Z kolei tutaj to są działy, które dbają o to, żeby całe finanse, księgowość, kadry i administracja, wszystko funkcjonowało tak, jak powinno. Cały budynek i jego funkcjonowanie jest niezwykłym wyzwaniem, o czym chciałabym Państwu takiego powiedzieć. Wróćmy. Muszę przedstawić, bo to jest jedyny czas. Wróć do poprzedniego, jeśli mogę prosić. Dział administracji, nasz nowy sekretariat, dział kadr, zamówienia publiczne i dział księgowości. Teraz. Drodzy Państwo, znajdujemy się w przepięknym budynku, który w latach 2009-2013 przeszedł kapitalny remont i udało się nam uzyskać łącznie około 8 tysięcy m2 przestrzeni na działalność kulturalną. W odniesieniu do tego, jak poprzednio funkcjonowało Centrum Kultury, to zyskaliśmy ponad 2,5 razy więcej przestrzeni na działalność kulturalną. Remont również pozwolił odtworzyć tą tkankę dla tego klasztoru Bobisytkowskiego. Można o tym mówić naprawdę bardzo długo, dyrektor mi tu skraca, więc ja też będę mówić jak najmniej.
Tutaj widzimy rzuty naszego budynku. To są tylko dwa piętra bez przestrzeni biurowej, która znajduje się na poddaszu. Czerwona kropka to jest sala czarna, w której w tym momencie jesteśmy. Natomiast cała reszta znajduje się w naszych rękach. Tym obiektem administrujemy. Mieszczą się tutaj jeszcze dwie instytucje. To jest Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Kulturowy Ośrodek Inicjatyw Twórczych Rozdroża. A oprócz tego również Galeria Art Brut, Galeria Księgarnia, Kawiarnia i inne przestrzenie. Taki budynek to jest wyzwanie. Z jednej strony jesteśmy z niego ogromnie dumni, bo to jest przepiękna przestrzeń. Każdy, kto tutaj przyjeżdża, dostrzega, jak wielkie mamy możliwości. 3 sale prezentacji, 6 sal grup, które stanowią przestrzenie warsztatowe. Możemy tutaj robić bardzo dużo, ale to jest także wyzwanie pod względem finansowym. Musicie sobie Państwo zdać sprawę, że utrzymanie tak dużego obiektu kosztuje z roku na rok coraz więcej. Wystarczy nam chociażby zobaczyć na różnicę między 2018 a 2019 rokiem, kiedy koszt utrzymania budynku wzrósł prawie o 200 tysięcy złotych. Duże znaczenie, możemy przejść, ma tutaj kwestia tego, że jesteśmy w obiekcie, który ma już 8 lat. W 2018 roku skończyła się gwarancja, którą mieliśmy powykonawczą odnośnie remontu całego budynku. Przez to wszystkie naprawy i wszystkie usterki poprawiamy we własnym zakresie. W ciągu roku tych drobnych usterek to jest koszt około 100 tysięcy złotych rocznie, nie mówiąc już zupełnie o takich grubszych inwestycjach. A po 8 latach stajemy przed coraz większym wyzwaniem, gdy ten budynek sypie nam się dosłownie coraz bardziej. W tej chwili musimy wymienić wszystkie drzwi wejściowe. Zdajcie sobie Państwo sprawę, że w ciągu roku te drzwi otwierają się około miliona razy, więc żadne... Przecież Państwo wchodzili, Państwo za korona wspominali, to jest około milion razy otwarcie i zamknięcie tych drzwi. To pokazuje, że my dbamy o ten budynek, nie zużyliśmy go, tylko on jest po prostu totalnie eksploatowany. Przepraszam, jak będziemy wychodzić, to ja drzwi otworzę i będę trzymał. Dobrze. Drugą kwestią, na co też nie mamy wpływu, to są przeciekające dachy. Zarówno w Galerii Białej, jak i w kawiarni, gdzie są szklane dachy, po prostu wszystko zaczyna przeciekać. I mimo tego, że jest pandemia, mimo tego, że szukamy różnego rodzaju oszczędności, to żywioły nam tego budynku nie oszczędzają. Koronawirus na to kompletnie nie ma żadnego wpływu. W związku z tym jest to dla nas coraz większe wyzwanie. To samo dotyczy się sprzętu technicznego. Drodzy Państwo, kiedy był robiony remont budynku, sprzęt techniczny został zakupiony na jak najniższym poziomie ze względu na to, żeby wszystkie proporcje władować w dobre wyremontowanie i infrastrukturę całego budynku. W związku z tym dzisiaj po 8 latach dysponujemy sprzętem, który jest zdezaktualizowany i po 8 latach jest radykalnie zużyty. Dla nas oznacza to, że w ciągu roku, żeby obsłużyć wszystkie wydarzenia plenerowe i te, które się dzieją w budynku dzieje się miesięcznie około 100 takich wydarzeń, gdzie ten sprzęt jest na okrągło używany, inwestujemy około, w zależności od ilości, około 500 000 na wynajem sprzętu technicznego z zewnątrz. Gdybyśmy te środki przekształcili na środki inwestycyjne i mogli zakupić za te pieniądze dodatkowy sprzęt, byłaby to zdecydowanie duża oszczędność i bardziej racjonalne dysponowanie finansami publicznymi. Jedna tylko uwaga, że Państwo zauważyli, że od kilku lat wydarzyło się tak, że 80% dotacji, którą otrzymujemy z budżetu naszego organizatora, od Państwa, od gminy Lubin, od prezydenta, to jest na utrzymanie budynku i płace, i te koszty radykalnie rosną. 20% nam zostaje tylko na program. 35% generowaliśmy przychodów z różnego rodzaju grantów, biletów, wyjazdów, wszystkiego. Pandemia nas po prostu z tym zakleszczyła, tego jest coraz mniej. Z tych 35% 70% uzupełnialiśmy na program. To pokazała pandemia, ponieważ jesteśmy w takiej sieci koalicji miast, bo to jeszcze jest sponsorska sytuacja, bo to się nie musi być równoważne, to są dwie różne wyliczenia, że ci, którzy byli aktywni i zdobywali dużo środków finansowych, nagle je musieli utracić, bo utracili, bo nie mogli działać, nie mogli być i jeszcze obcięte dotacje, co się stało z nami, równomiernie, równa z każdym instytucją, nie dziwimy się temu, tylko chcę Państwu pokazać, że i takie są przykłady z Polski, że instytucje, które były nadaktywne, połowę swoich środków finansowych generowały z przychodów,
Nagle padały, musiał zwalniać pracowników, bo się okazało, że pandemii nie mogli. To jest takim przykładem, jest bardzo dużym 30% utrzymania Kopernika w Warszawie, to są bilety i bez tych biletów nagle pani dyrektor miała ogromny kryzys. Przejdźmy dalej, żeby Państwo zobaczyli, jak to się wydarzało w skali jakby ostatnich lat. Ile nas obciąża ten budynek z rozpłaty minimalnej wszystkich kosztów. W 2015 roku na program nam zastawało 42% dotacji podmiotowej, tej głównej. To jak widać tutaj po linii jest coraz mniej. W tym roku na działania programowe nam zostało tyle. Był to bardzo płodny dla nas rok, zdobyliśmy strasznie dużo pieniędzy z zewnątrz. Nie wiadomo, czy nam się uda to w przyszłym. Ale to pokazuje wzrost tych administracyjnych rzeczy, które po prostu lawinowo rosną. Za chwilę będzie podwyżka cen prądu, utrzymanie tego wszystkiego. Ja jestem na granicy decyzji, że będzie się w Centrum Kultury paliła co czwarta żarówka, że nie będzie to jasno i normalnie, dlatego że po prostu możemy mieć stop z działaniem. I to jest ta sytuacja programowa. Coraz mniej mamy na działalność programową, tą właśnie oferowaną dla mieszkańców. Przejdźmy dalej. I to też pokazuje, to jest taki przykład innych lubelskich instytucji. Ja nie chciałem je wymieniać i pokazywać których, bo nie mówię o dzielnicowych, mówię o dużych, ogólnomiejskich instytucjach, ile te instytucje mają na swoje działalności programowe, a ile de facto w tych latach ma Centrum Kultury. Oczywiście mieliśmy duże wpływy, przejdźmy dalej. Mieliśmy duże wpływy zewnętrznych środków w stosunku co do całości budżetu. Ale tu widać, pandemia nas po prostu totalnie połamała. I oprócz tego, że straciliśmy część dotacji, którą solidarnie ze wszystkimi musieliśmy dawać do miasta, co jest normalne, nie mogliśmy zarabiać, nie mogliśmy przynosić swoich dochodów i w tym momencie jesteśmy po prostu bardzo zminimalizowani, jeżeli chodzi o działalność programową. Ja dlatego też specjalnie Państwu pokazałem ten program wakacyjny, który w gro większości był stworzony z środków zewnętrznych. Tak, na to pozyskaliśmy 1 milion złotych. Z budżetu dołożyliśmy tylko do tego 300 tysięcy. Nie wiadomo, czy nam się uda to w tym roku zrobić. Nie wiemy, czy będzie przychylne tak ministerstwo i różne programy grantowe. Aczkolwiek jutro jedziemy z panią dyrektor, powiem brzydko, w żebry do instytutu, żeby wyżebrać, namówić, opowiedzieć o naszych kompetencjach kolejne środki, już nie grantowe, ale na program przestrzeni sztuki, żeby go realizować. Zresztą jak nam się powiedzie, jeżeli ten konflikt między rządem a samorządem będzie coraz większy, my też na tym tracimy, bo za chwilę się okaże, że nie będziemy dostawali grantów i po prostu staniemy nad sytuacją, że mamy tylko tą dotację i musimy się kompletnie zminimalizować, albo zamknąć część budynku, albo zwalniać ludzi, albo nie robić programu. Już kiedyś była taka sytuacja, że na miesiąc zawiesiliśmy działalność, przejdźmy, zostawmy te kryzysowe rzeczy. Ale jakby nie było, chcielibyśmy w przyszłym roku, jeżeli będzie taka możliwość, bo wiemy, wspomóc miasto w stolicy młodzieży. Mamy tutaj na to kilka pomysłów. Najważniejszą rzeczą jest plac Lecha Kaczyńskiego, słynna, nazywana przez młodych ludzi Kaczka. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co tam się dzieje w piątek i w sobotę wieczorem. Tylko szkoda, że wody nie ma. Nie, proszę Państwa, tu jest totalna młodzieżowa nachra. Nie do upilnowania przez Straż Miejską, nie do upilnowania przez policję. Jak podjeżdżają tamtędy, to uciekają tędy, a nawet niektórzy już nie chcą podjeżdżać strażnicy miejscy wieczorem do tego, że mogą zostać poturbowani. Chcemy tą kaczkę zmienić w Park Młodzieży, Park Kulturowy. Spróbować, żeby chociaż w ten okres wakacyjny, gdzie nie ma dla młodzieży prawie żadnej oferty, zamienić go. Czekamy na opróżnienie konkursów grantowych ministerialnych, będziemy startowali do NCK-u. Żeby przez 2 miesiące wakacji spróbować na tym placu zrobić codziennie o 11-19 program, żeby później stało to się ich miejscem, żeby nie stało się to już, żeby to wieczorami nie było miejscem tych pijackich czy też narkomańskich jakby wydarzeń, bo tam nie zostaje na tym placu, proszę Państwa, 50 butelek, tam zostaje ich 500 po piątkowym dniu. To jest przerażająca jakby sytuacja. Ja jestem zadziwiony, bo jak przychodzę tutaj o 7 rano, to jest po prostu totalny chaos na tym placu, o 9 jak wychodzę. Na przykład, bo przychodzę później w sobotę, patrzę posprzątane, nasze służby robią to znakomicie, że tego nie widać dla mieszkańców, ale zapraszam kiedyś piątek, sobotę w sezonie, oczywiście nie zimowym, to jest po prostu coś przerażającego. Piątek redaktor może. No, to wtedy to bym dopiero widział. I teraz wchodzimy do kolejnej rzeczy, ktoś może? Jesteśmy pod dużą sytuacją, udało nam się razem z Urzędem Miasta, z Biurem Europejskich Funduszy, z Wydziałem Inwestycji i Remontów zdobyć grant na wyremontowanie piwnic, bo nie wiem, czy Państwo wszyscy wiedzą, że
sytuacja z remontem celu była taka, że jakoś został ten projekt złożony lata temu, że zmieniono całe mury, podniesiono dach, zrobiono kolejne piętro. Nie zainteresowano się wtedy piwnicami i fundamentami. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, dlaczego tak się stało. Tak się stało, trudno. Mamy grant z RPO na remont tych piwnic, ale stoimy w sytuacji katastrofalnej, dlatego że po ostatnich deszczach, te, które były nawiedzały Polskę, ta ziemia wchłonęła, weszło, nie wiem też dlaczego, czekamy na ekspertyzę ostateczną od fachowców, ale w piwnicznych murach mamy, proszę Państwa, 180 litrów wody na metr sześcienny muru piwnicznego w tym budynku, co jest to dużym zagrożeniem. Nie jesteśmy w stanie jeszcze odkryć, dlaczego tak się stało, dlaczego tak jest. I to nadal tak jest? Tak! To w tej chwili się to jeszcze pogłębiło po tych ostatnich deszczach. Wchodzimy w proces osuszania, czekamy, znaczy mamy grant przyznany 3 miliony złotych z RPO, udało nam się to wystawiać, te środki, ale za chwilę po tej ekspertyzie być może będziemy się musieli do Państwa zwrócić w listopadzie o jakieś środki na osuszanie, gdyż jeżeli wykonamy remont na wilgotnych murach, to nam wszystkie tynki odpadną, wszystko nam zawilgotnienie, będzie sensu i dlatego też o tym mówimy, że bardzo cieszymy się, że ten grant zdobyliśmy, będziemy to remontować. Otwarcie ma być 1 stycznia 2023 roku. Większość tej przestrzeni ma być służyć Europejskiej Stolicy Młodzieży, programom młodzieżowym, multimedialnym. Tam są zakupowane kamery, specjalne komputery do montażu itd. itd. Ale tu się stoimy przed wielkim problemem, który jakby obecnie mam w klinikach, który nagle przeraża. Przepraszam, że tak długo. Mieliśmy to zrobić w 30 minut, robiliśmy to w 90. Ale jak Państwo widzieli, to ciężko wpisać relacje artystyczne i kulturowe naszych pracowników, dlatego że po prostu oni żyją, to jest ich pasja, to jest ich po prostu życie. To, co pokazano na przykładzie kolegi reżysera, że on zamiast ze skutami kupić ten samochód, to on spektakl tworzy, a mógłby zrobić to zupełnie inaczej. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli są pytania, czy jakieś wskazówki, czy problemy, jesteśmy zawsze do użytku. Jeżeli teraz Państwo mają, to zapraszam. Jeżeli nie, to usuwamy się z sali, że Państwo mogli się normalnie pogadować. To dziękuję. Chciałam powiedzieć, że chcieliśmy tak bardzo wykorzystać sytuację, że Państwo jesteście u nas, że tak się przedłużyło, bo każdy chciał po prostu zaprezentować. I tak było bardzo proste. Ale myślę, że to spotkanie miało sens, bo my żeście spojrzeli na Państwa, nasi profesorzy. Ja chciałam bardzo, bardzo serdecznie dyrektorowi dziękuję. Myślę, że będę wynosicielką tutaj całej komisji za to zaproszenie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, również w imieniu całej komisji, za tę niezwykle interesującą prezentację, które też chyba pokazały nam, jak szeroko działa Centrum Kultury. Także no, myślę, że takich komisji powinniśmy więcej też odbywać. Z tego, co się orientuję, to podejmujemy na tej, też w ramach tej poprawki uchwały odnośnie środków również, które będą przeznaczone na właśnie bodajże remont piwnic. Także tutaj jakby też idziemy w tym kierunku, i żeby te piwnice wyremontować. Także nie wiem, czy Państwo macie jakieś merytoryczne pytania, czy zgodnie wniosek.